Siemaneczko, z tej strony Prezydent Imania, witam was w oto następnym odcinku z tej serii. Jest dzisiaj z nami Urban. Witam was bardzo serdecznie. Poprzedni odcinek z tej serii widzieliście, tylko lekko przyspieszony, bo z 35 minut na 11,5 minuty. Urban widać tu się mocno zakręcił, tak na tamtym odcinku wjeżdżając do rowu. Przypadek. Tak, to wszystko przez przypadek, tam na miniaturce było, że... Nie? Dobra, to ja ci rozrzucę ci obornik, później się zmienimy. A ja, bo na... Znaczy, na pierwszym odcinku mogliście tego nie widzieć, ale Fendt był 514, czyli miał 145 koni, a ja go podboostowałem do 165. No i zmieniłem także naklejki, także jest 516. Ale cóż, nie będziemy za dużo gadać, tylko od razu bierzemy się do roboty, bo tu... O kurna, zapomniałem zrobić to, co chciałem. Co? Bo tu tak za bardzo nie widać tego, że ty rozwozisz, tylko tak jak nawóz, nie? Aha, nie no, coś tu jest, ale... Chciałem, bo jest taki mod, ostatnio wyszedł na modhubie, gdzie widać to. Widać ten obornik. Boże, ściąga mnie. Teraz jest normalnie, ty. Ty, ściąga mnie. No bo tam są takie górki, tam jedzie tylko Kijowa, wiesz? No. Właśnie trochę chciałem przyorać, żeby tej kukurydzy nie było widać, tej suchej. I tak mi trochę... I tak mi trochę stawia Fenta. Choć obciążnik mam. Ale tu ma rozrzut. No. Lekki ma. No kurna. Co jest z tym pługiem? Ej no, mi stawia puk w tym prosto, a ciągnik, że ciągle jedzie w prawo. Serio? No. Ciągle tak mam. Nie no, nie jedziesz prosto, ty prawie. No, teraz jechałem prosto. Teraz znowu skręcam w lewo, żeby jechać tak... No i znowu mi skręca. W stronę drogi. Jakoś to... załamać. Całą noc nam się zajdzie, człowieku. No, zapomniałem w ogóle nie przyspieszyć czasu. No właśnie, żeby trochę mijał. Żeby krowy nam też trochę produkowały tego wszystkiego, bo na poprzednim odcinku nawet nie zauważyliśmy, ale my 140 tysięcy litrów tego obornika przewieźliśmy tutaj na pole. 140. A no bo 35. 3 zestawy, nie? Czy 4? 4. Ja dwa razy i prawie ty dwa razy, można powiedzieć, bo ty tylko naładowałeś swój zestaw, a ja poza odcinkiem go zawiozłem. A, no, no. Teraz pamiętam. Dobra, jadę się ładować. No, to tam, gdzie jest kubka, to tam też jest Lamborghini. Boże, jak mi ściąga. Bo to nie. Z powrotem, żebyś miał dobrze. No powinienem mieć, mam nadzieję, że będę miał dobrze, bo jak już ty będziesz za sterami, to już powinieneś mieć gotowe pole, nie? Żeby... Ale kupa, ty. Dobrze jeździć, bo tutaj chcę szczególnie tą kukurydzę zeschniętą, co jest na przyczach. Zorać, żeby nie było tej kukurydzy jednak. Tutaj chcę trochę też wyrównać, żeby...
Niebieskie bardziej. Lamborghini? O, ma LED-owe. Zajebiste. No. U mnie w realu ojciec już prawie wszędzie pakuje LEDy. Jakbyś chciał wiedzieć. Rozumiesz to? No ej, Urban, ty jedziesz pewnie pełną prędkością tego rozrzutnika, nie? Na szybko? No tak jeździ między 5 a 10. Gdzie? Co? Starczy wtedy. Starczy? Ja tak 12. A tak też 20. No to 10 jedź. Mówię ci, wystarczy. Jeszcze na drugie pole będziemy musieli wywozić. No żebyś się na kupę to... Te po drugiej stronie, czyli te z 34. Po drugiej stronie pola. Drogi. Pola. No to jeździ 12. Patrzmy, jak to... Sprawy załadowe. Boże, tu faktycznie... Tu od przyczyna to faktycznie to jest taka góra. To tutaj... Aż do tej góry to nie będziemy siać. To tylko będzie zorane. To będzie tak stało. Bo siewniki jeszcze pokrzewimy i... Masz załadowany? No tu będzie szybko szło, bo to jest taka pojemność jak przy tej pierwszej przyczepie, co woziliśmy. Przy 14. 19 tysięcy. No to tam wchodzi w tą 14 19 800 albo 300. Chyba 19 300. No także wiesz, troszkę więcej. Jo. Ogólnie... Dopiero z powrotem jedziesz? A nie, to już trzeci raz teraz. No. Ogólnie już fęcie mam, dobijamy 5 motogodzin. Ile tam masz w New Holandu? Pewnie pół motogodziny. No. Bo tutaj niestety nie sprawdziłem tego, że pomieliśmy takiego innego New Hollanda na tej serii mieć, tylko że jak chcieliśmy nagrywać, to stwarzam serwer, żeby być na MP i patrzę na komunikat i że New Holland T6 nie działa. Bo mieliśmy takiego New Hollanda kształtami, tak jak w oryginalnym farmingu jest T7. Mieliśmy takiego New Hollanda. Ja go nie widział, więc się nie powiem. No kształty ma tak jak ten T7 oryginalny. No wiem. No i on już tam miał też nabite 4 motogodziny na przez ustawianie serwera, nie? A przez to, że ten, no to masz nowego niuśka. Te szóstkę? No tam też miałeś te szóstkę. A. Tylko, że o 15 koni mocniejszego. No.
Ja myślałem, że to był to się. Nie. Chyba starszy model jakiś. Tutaj będę równał do równego, także tutaj jakbyś mógł trochę szerzej zrobić obornikiem, nie? Bo dość nierówno tu jest ten przycz. Dobrze mówię? Przycz. Jo, przycz. O, poprzeczniak to jest to, co właśnie dojeżdżam do niego. Będę dojeżdżał. Mnie się na przycz mówi, wiesz, tak to dojeżdżamy. Przejdź no. Poprzecznie, to mnie to jest to samo. Aha. A ciebie? No mnie, mi tata mówi, że to co ja mam po lewej stronie to jest przycz. A u mnie to jest mieta. Bo granica, na to mówimy. No też w sumie. A przycz to właśnie tutaj poprzecznie po. Najczęściej to mówi przycz, bo to poprzecznie. No u mnie najczęściej poprzeczniak. U każdego inaczej. Nie? No troszki. Matko Boszko. I w jedną stronę tylko starczyło. Aha. A tu w sumie tak jak u mnie w realu. W jedną stronę pola. Cały rozrzutnik. Arci taka szeroka siła. Także ten... Będzie git. Jo. To jest ogólnie nasze największe pole, nie? No trochę jest dużo. No. Myślę, żeby nas następny odcinek coś innego zrobić, a za dwa odcinki zrobić akcję orania na tym polu na dwa. Bo jeszcze tam łąkę obok będziemy orać. Od razu. Także wiesz, trochę jest do orania. Chyba, że... Chyba, że weźmiemy jakiś większy puk na testy. Ja mamy taki ciągnik? Czyli z ciągnikiem razem na testy. Jakiego challengera? Nie. Nie chodzi o jakiś 8-skiebowy puk i jakiś 250-konny ciągnik. Zobaczymy, może jakiś Fendzik, jakiś Kejsik. New Holland. Krzaki, co to fuck? No ja mam krzaki na środku pola, ty. Gdzie? Czekaj, poka. Czy to jest to... Tu? Masz tu krzaki, no? No właśnie, to jest drzewo pod mapą i właśnie muszę wziąć player kamerę. Dobrze mówię, nie? Player kamerę. I pod mapę i spiło mi to uciąć, żeby nie było to na polu. Właśnie to trochę... Mogę ci edytować to. Bo musiał ci upiąć, nie? Ale... Jak nie pójdzie tak, to mogę to edytować. Właśnie tu te krzaki na miedwy, nie? Też byś mógł usunąć i ten kamień. I tam, i tu jest... I tu to, jeszcze. I ci upnę najwyżej, nie wiem, co tam ej, jest, chodź tu. Tu. Gdzie, ciężko chyba. Tu. A gdzie? Po lewej twojej. Gdzie ty jesteś? Na lewo od New Hollanda. No patrz. A tu jesteś. Tu, to jeszcze usunąć. Bo tutaj tą łąkę, co tu jest, to będziemy chcieli ten. Będę chciał ją sorać. No dobra. I tutaj jak będziemy robić akcję las, to żeby wyciąć drzewa, wyciąć pięki i też zorać trochę tego. To powie walać takie ten, widzisz te takie te? Takie te gówna takie w tym lesie, takie. To te takie liście?
No to też rzucone, bo tego nie załarasz. No. Dobra, to ja idę robić swoje. Dobra. Ja też idę. Włączę światła. I żeby było gites, majonez, wszystko widać. Jak kupowałem te ciągniki, to też miałem ofertę Maseja takiego fajnego, tylko że od 220 minimalna była ta minimalne ustawienie tego Maseja, także też może Masej. Co ty myślisz o Masejach? No, nawet. Możemy zobaczyć. No, także coś się skombinuje. Jak nie jedna marka, to może druga marka coś da na testy razem z Pugiem. Się zora i może później jak będzie kasa, to się kupi. Co nie? Bo na razie mamy 45 tysięcy, bo nawet przed chwilą 25 tysięcy za mleko wpadło. Przed chwilą nawet widziałem, jak Urban mi mówił o tych krzakach. To właśnie wpadła kaska z mleko. Bo mamy 54 krówki. 55 chyba już. Nawet. Także ten. I ogólnie powiem to, co mówiłem na odcinku, w którym mnie nie było słychać. Czyli będziemy się starać, żeby była to jak na realniejsza seria. Oczywiście. W sumie skomentowałem twój komentarz pod moim filmem, nie? Że napisałem, że miało być tak pięknie i miała być to realna seria, ale w sumie przecież zdarza się niektórym wjechać do rowu. Nie? Bo na telefon patrzyłem ty. No, tak, Urban na telefon się zapatrzył i wjadłem do rowu. I później, ups, traktor rozwalony i przyczepy. Ale spokojnie to, co się wykrzywiło, to się wyklepało i jest jak nówka. Lakier się dało tam, gdzie ten jest gites. Nie? Klepałeś tam wieczorem. Znaczy i to... Nie no, lekko błotnik był wygięty, nie? No tak... Pogąbałem. Poszło. No. Tam idzie? I akcja ładowanie? Tak mi idzie. Czy już akcja rozważenie? O, rozrzucanie. Co? Czy już następny rozrzucasz? Jeszcze nie. Teraz zaczynam ładować. Aha. Okej. Okay. Więc tutaj możemy się zmienić. No w sumie jo, bo trochę już poorałem. Teraz trochę ze środka pooram. Dopóki nie ten. Nie zrobisz. Nie? Możemy się wtedy zamienić. Może podjadę nią Holandem, to zrobimy jakieś zdjęcie czy coś.
na miniaturkę albo po filmie, po zakończeniu. Fakt. Może jak będzie więcej zaorane, może się podjedzie tę podkupkę, to też będzie uchwycimy Landini, Lamborghini. Już mówiłem Landini. No. Tu dość szeroko już mam zrobione, a tam jeszcze tylko trzy przejazdy, także bardzo dość zwinkla idzie te pole. Jakoś to idzie w miarę. No ja. To idzie robić. No. Będzie to. To w ogóle mam szerokie oświetlenie. W New Hollandzie chyba też masz szeroko. Te halogeny szeroko dają i daleko. I Lamborghini. Dobra. Za chwilę możemy już ten załadowałeś? Jeszcze dwie chyba. Karła. Chyba będzie trzeba ładowarkę kupić na następny rok. Ile się ten nazwi. Co? Ile stanęłem i muszę. Aha. Źle sztanu i go tłuką. Jo? No. Dobra. Ogólnie nie puściłem sobie stopera, już chyba z 15 minut będzie odcinka, nie? No. Dobra, idź rozwieź. Dobra, to ja tu dojadę ci do poprzycza, tu całkiem z tyłu. No, dość ładnie, nie? Dobrze, że wziąłem 5-skibówkę, kupowałem, a nie 4. Jeszcze zapas mocy jest. No, lekki zapas mocy jest. Ile ma? 150? 165. To nie ma za 130 zapotrzebowania. Co? Kuper nie ma zapotrzebowania 130. Czekaj, nie wiem. No 130 akurat. Trafiłeś. Trafiłeś. Ale jakby było 130 podpięte, to jak... To ten. Lamborghini ma 130. To trochę za mało by było. No, mało to ciągnie z Lamborghini. Przeważałoby to w ogóle. No na pewno. Ty tu telefon nawet jest. No. Z modu? Fendt? Tak. No przecież w oryginale nie ma 500-ki. A bo on ma jeszcze pana wino. Watch Fendt. No. Właśnie New Holland też miał IC panel i też miał monitorki do powstawiania. Ten New Holland nie ma siły z tym rozrzutnikiem. Ja mam co robić. No.
Fajnie się ma tu. No. To w ogóle bez świateł. No dobrze, jadę. Cioch tam poszedł w ogóle. Matko Boska. Masz włączone te? No. Robienie... No, pod Y. Bo ja sobie to włączyłem. Serio? Po co? No, żeby tą kukurydzę, nie? Bo to było tak, bo ja tu... jak to przygotowywałem, to tu te pole było całe z kukurydzą uschniętą, także musiałem to skultywować. O. Kupiłem takie pole i... Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No i... No... Aha, ktoś do mnie pisze na TS-ie. I, ale nie będę patrzył, tylko jedziemy tu szakcią. Rozwóz. 15. Bo w łebku web jedziemy. Czy nie masz mnie dogonić? A nie, dogonię. Ja nawet nie wiem, ile jedzie. Fentem. Tyle, ile dawał rady. Co? 15 na godzinę. A ładnie dorzucam wtedy. Nie ma takich tych... grupów. Rozwala ładnie. Mhm. Już wiedziałem, jaki rozrzutnik wziąć, nie? Żeby dobrze dorzucał. No ja... Fajnie on jest. No kurna, będą pisać na TS-ie teraz. Czekaj, dobra, tam napiszę. Teraz ty napisałeś, czy oni? Ja. Dobra. Pewnie na głównym napisałem piszą. Na główny, bo oni na główny piszą właśnie. Napisałem, żeby nie pisali na głównym, bo to zrobić. No właśnie. Tak myślałem, że na głównym piszą. To już trzecia rano. No kurwa. Trzeba ich wyjaśnić po filmie. Ja pewnie naładuję rozrzutnik i będziemy kończyć, bo to nie wiem już ile jest, pewnie... Serwer? No, nie ma co to ma. No, zobaczę zresztą, jak skończę odcinek ten. To zobacz... Jakieś linki wysyła, ty. Ja nikogo nie ma takiego z takim nickiem na serwerze. Aha, tak, tak, to już wiem co. Skaczę po różnych TeamSpeakach z rumuńskiego TS-a i wysyła, że ten TS ten się kończy i można wbijać na ich TS. Ty? No. Aha. Czy coś takiego. Taka technologia teraz, nie? No i to... Dobrze, że nie połknęło nas.
No, bo nie wywaliło. Dobra. Tu już się tak podjadę. Cofnę. Idę do... Uważaj. Szybkie bieganie. Aha, nawet tym Lamborghini zrobiłem więcej godzin niż ten New Holland ma. Co? Nawet ten Lamborghini ma zrobione więcej motogodzin niż ten New Holland ma zrobione. A też go kupiłem razem z New Hollandem, bo przecież tak jak miałem przygotowane, to fęt był przy turze. Wiesz? Ale stwierdziłem... Nie wiem, no ale w sumie... No fęt ma najwięcej, nie? No teraz ja. No, prawie 6 teraz. Znaczy no 5-3, ale na pewno po orce będzie miał 7, spokojnie. Ora całe to pole. Z 8 nawet. No. To się zdaje, ale to jak się szykuje serię, czy się gra na serii, tak jak my można nazwać takimi małymi youtuberzy, co gramy w Farminga ciągle, no to szybko się nabija. Nawet nie zauważysz kiedy i już masz nawet 10 motogodzin. No. Czyli mi się zdaje, że tym fentem mało jeździłem, a tam już jest ponad 5. Najwięcej to ja na ustawianiu tego serwera jeździłem JCBikiem, nie? No, bo najszybciej. No. Tylko JCBika tutaj oczywiście nie mamy na tej serii. Jak na razie to już widzieliście wszystkie ciągniki jakie mamy na serii, czyli te 3, czyli ten do Tura. Co? 3-1? Rozrzutnik? No. Nie, właśnie załadowałem i pewnie tam dojadę do ciebie i będziemy kończyć. No. Już właśnie załadowałem, skończyłem ładować. Muszę sobie zwiększyć DPI, bo wolno się obracam. To mnie dość wkurza, że muszę tak machać myszką. Miałem na minimalne. Przycisku na górze na myszce? Co? Ty masz takiego przycisku na górze na myszce? No mam. To co ty zwiększasz? No ja wiem. No to zwiększ teraz, a czemu po odcinku? A czy ja powiedziałem, że po odcinku? A nie powiedziałeś tak? Nie. Ale tak zrozumiałem, no. XD. Nie, ja zwiększyłem teraz. Tak, to zwiększyć dopiero po odcinku, bo tak się nie da, nie? No... Nie. Moja myszka to ma. Nie widziałeś na tym? Moja stara też to miała. Także ten. Też to mam. Bo przez czas, dopóki mi nie doszła ta myszka, to ten. To używałem takiej trochę starszej czarnej myszki Logitecha, no to ona tam jest oryginalna, no to tylko ma scrolla i prawe i lewe, nie? To wtedy nie miałem. Musiałem se machać.
I to mnie wkurzało. Mi ogólnie też właśnie myszka jedna wyrobiła, nie? Że nie mogę klikać lewego przycisku. No. To klikanie, nie? Czy nie działa mi lewy? A czyli u mnie to pewnie wysiadła tamta myszka, bo tamtą myszkę specjalnie kupiłem sobie, jak grałem w CSGO. Wiesz? To pewnie ciągle od tego nawalania w przeciwników. Bo ja lubiłem pestkować z Akacza. Niby full auto waliłem, ale to było pestkowanie. Dobra, w sumie tu stanę. Tutaj tylko wjedziesz z powrotem i... Już się w sumie czwarta, prawie piąta jest. I już się dość jasno zrobiło. Czekaj tylko... Nie to. No, także to już jest na koniec akcji. Widzę, że się przednią szybę uchyliłeś. A ja się podniosłem do góry tak fajnie. No i co? To by było na koniec. Już był koniec w tym odcinku. Także jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, suba, jeśli jesteście nowi. Zostawcie także motywującego może komentarza, bo ostatnio Wicka, że tak powiem, się wstydziła i nie chciała tego pisać ani nic, tylko mi to powiedziała, raczej przez brata powiedziała wprost do mnie. No i także nie wstydźcie się pisać komentarzy czy czegoś, nie gryziemy tam, nie usuwamy. Znaczy, jak są jakieś grożące, to usuwamy. Ale dobra, nie będę przedłużał. Tak, tak. Zapraszam także do Urbana na kanał, tam też są odcineczki z farminga z jego serii ze mną, także warto wbić. Nie? Zresztą na inne filmy też. Nie mówię tylko na te farmingi ze mną. No i co? Na razie trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka. Na razie, cześć.